Witajcie na kanale Fausto Polska. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam konstrukcję, jaką zbudowaliśmy w ostatnim czasie, i jest to półautomat do zbijania lameli, na przykład do filcu. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tej konstrukcji, zachęcam Was do oglądania dalszej części tego materiału wideo. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest to maszyna ukończona powiedzmy w 90%. Ja wam pokażę oczywiście, jak ona pracuje, ale myślę, że niektórzy z Was mogą zwrócić uwagę na przykład na takie brakujące elementy, jak tutaj brak pistoletu, czy tu brak pistoletu. I nie wynika to z tego, że po prostu dostarczamy taką konstrukcję, a tutaj klient sam dostarcza. Te pistolety zszywające, i akurat m, producent tych pistoletów no, nie miał wystarczającej ilości nastania. Mamy tutaj ich, jeśli się nie mylę, 16. No i tutaj kilku pistoletów brakuje, i tylko to jest i tak naprawdę to jest jedyny powód, dlaczego widzicie takie luki pomiędzy tymi poszczególnymi elementami. Ale to tak tylko słowem wstępu, żebyście już od początku o tym wiedzieli. Maszyna, którą będziemy sobie dzisiaj omawiali, została zbudowana pod klienta, ale też zwracam uwagę na to, że jeżeli ktoś z Was by szukał takiej konstrukcji i będzie chciał, aby ona była dostosowana do Waszych potrzeb, bo. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy dużo pistoletów, tych pistoletów może być mniej, może być coś innego zainstalowane. To zawsze jesteśmy w stanie taką konstrukcję też dopasować do Waszych potrzeb. Oczywiście konstrukcja znajdzie się w naszym sklepie internetowym. Link znajdziecie w komentarzu pod tym filmem, jeżeli ktoś by szukał. No i jeszcze raz podkreślam, jeżeli będziecie chcieli sobie ją spersonalizować, coś zmienić, no to odzywajcie się do nas, a powiemy Wam, czy mamy możliwości, aby tak ją dostosować, aby spełniała Wasze oczekiwania. Urządzenie od samego początku zostało zaprojektowane i zbudowane w naszej firmie VSLot Polska. Tak więc, jest to nasza konstrukcja. I jak widzicie, została ona w 100% wykonana w systemie profili aluminiowych konstrukcyjnych, które oferujemy, tłoczymy tutaj u nas w Polsce. Są tutaj również zastosowane elementy wyprodukowane przez nas, ale przez to wszystko za chwilkę sobie przejdziemy. Wymiar tej konstrukcji to jest 2,80 tej w szerokości, na 1,50 m szerokości. Dlaczego taki wymiar, to też za chwilkę się dowiecie. Wysokość, no tutaj myślę, że nie ma większego znaczenia, jak widzicie, ona jest w tym momencie postawiona na takich stołkach, żeby łatwiej nam było ją przesuwać, aczkolwiek tutaj wysokość to jest około metra. m. Jeżeli mówimy o wysokości całej konstrukcji. Jak już wspomniałem, konstrukcja składa się z profili aluminiowych konstrukcyjnych. Do tego naturalnie dochodzą elementy pneumatyki, to też sobie za chwilę omówimy, czyli zawory pneumatyczne, cały system pneumatyczny, pneumatyczny jak i mechanika, czyli prowadzenie tej bramy, bo tutaj tak naprawdę mamy dwa takie główne ruchy. Mamy ruch w osi Y, no i w osi Z opuszczanie. Tych skrzywaczy, tak aby ta maszyna pracowała i skrzywała nam lamele, tak jak to widzicie tutaj. Tutaj jest oczywiście ułożona, ułożony filc i jakieś lamele. Widzicie tutaj po kilkanaście szywek, dlatego że jest to maszyna po pierwszych. Testach za chwilę sobie wspólnie zrobimy kolejne, żebyście zobaczyli, jak to pracuje. Zwrócę również uwagę na to, że tutaj to gniazdo, w których są układane lamele, zostało dostarczone przez klienta, tak więc no, my tego nie dostarczamy, chyba, że bardzo by ktoś chciał, no to możemy o tym porozmawiać, jednak tutaj mamy gniazda prototypowe dostarczone przez klienta na tę jednostkę. Jakby ktoś z was jeszcze w tym momencie się nie zorientował, tak dokładnie, czym są te lamele i o czym ja mówię, no to tutaj myślę, że to wam najlepiej zaprezentuje. ostatnio modne lamele ścienne. Tutaj mamy deski lub MDF pokryty laminatem. Pod spodem mamy na przykład filc, no i to wszystko tak jak tutaj jest postrzywane, żeby się trzymało. Następnie to jest mocowane do ścian. No i tutaj w tym przypadku robione Właściwie zszywane są te lamele razem z filcem, jednak o trochę większej, trochę dłuższej, o tak, bo tutaj mamy malutki, chyba 25 cm albo pół metra odcinek, a tutaj mamy lamele o szerokości całej maszyny, tak więc najczęściej są to lamele od podłogi do sufitu. Specjalistą oczywiście w lamelach jako takich ja nie jestem, aczkolwiek myślę, że już wiecie o co chodzi i do czego konkretnie ta maszyna służy. Teraz postaram się wam sprawnie omówić całą konstrukcję. Jak widzicie, podstawa maszyny zbudowana jest z profili aluminiowych 40 na 40 i 40 na 80. Mamy te profile tutaj i na konstrukcji, tak naprawdę stołu na tej ramie, leży nasza główna konstrukcja maszyny. Ona jest również zbudowana z profili aluminiowych. Tutaj. Z lewej części widzicie to gniazdo, o którym wspominałem już wcześniej. To gniazdo leży na profilach aluminiowych lotowych 20 na 40. One są po całej długości, są również podparte tutaj profilami aluminiowymi 20 na 80, pod którymi znajdują się również belki poprzeczne z profilu 40 na 80 aluminiowego konstrukcyjnego. Brama naszej maszyny. Składa się również z profili aluminiowych. Tutaj mamy profile aluminiowe Cebim, dwa profile o przekroju 40 na 80 mm z kanałem w kształcie litery C. No i tutaj mamy zastosowaną płytę aluminiową o grubości, jeśli się nie mylę, 12 mm, która osadzona jest na wózkach high a napęd, za chwilę sobie go również omówimy, realizowany jest na listwie zębatej. Urządzenie oczywiście jest wyposażone, wyposażone w kilka elementów pneumatycznych. No oprócz pistoletów, które tutaj widzicie, śrzywaczy, mamy tutaj również siłowniki pneumatyczne, które podnoszą nam naszą bramę. To za chwilkę zobaczycie, kiedy ją sobie uruchomimy. Mamy tutaj również elektrozawory pneumatyczne. Jeden elektrozawór znajduje się tutaj z prawej strony, jak drugi znajduje się na drugim końcu. One obsługują właśnie nasze siłowniki. Mamy również Jedną ze skrzynek, w której znajduje się pneumatyka, za chwilę sobie ją również otworzymy i tam jest jeszcze jeden zawór, który odpowiada za sterowanie pistoletami. No i drugą skrzynkę z elektroniką, też ją sobie za chwilkę otworzymy, gdzie znajduje się nasz sterownik do obsługi tego urządzenia. Brama, jak już wspomniałem, jest podnoszona za pomocą siłowników, i tutaj znajduje się kolejna belka aluminiowa, podwójnie połączony profil. 20 na 80 i on jest zamocowany na wózku. Tutaj mamy wózek MGN15, właściwie szynę MGN15, jak i dwa wózki zainstalowane do tej płyty. Dzięki czemu podnosimy i opuszczamy sobie tę całą bramę o około 5 cm. Tutaj dokładny parametr też jesteśmy w stanie dopasować do waszych potrzeb. No i jak widzicie, pistolety zamocowane są na kolejnych profilach aluminiowych. Te profile aluminiowe są na sztywno skręcone z naszą belką. Jednak żeby regulować w jaki sposób ten docisk, widzicie tutaj sprężynę, tam wewnątrz jest zwałek, dzięki czemu ten wózek jeszcze mi się jedną ręką nie uda podciągnąć, ale w momencie kiedy on dojeżdża sobie do już naszego materiału, pracuje również na tej sprężynie. Tutaj mamy rolki systemu V-slot. dzięki czemu ten profil może sobie pracować góra-dół względem tego profilu przez co możemy sobie dodatkowo regulować ten docisk pistoletów do naszego materiału. Już wspomniałem, pistolety są dostarczone przez naszego klienta tutaj, jak widzę, są to pistolety Omer z przedłużonym magazynkiem na szywki. No i oczywiście cała masa przewodów pneumatycznych tak żeby obsługiwać te pistolety, bo tutaj mamy jeden przewód pneumatyczny, który odpowiada za uruchomienie tego pistoletu, czyli wystrzelenie jak i doprowadzenie na stałe tutaj powietrza aby ten proces mógł być prawidłowo przeprowadzony. Przejdźmy sobie do napędu, tak jak mówiłem tutaj główny napęd jest w osi Y i jak już wspominałem wcześniej mamy tutaj prowadnice liniowe Highwin zarówno z prawej jak i z lewej strony a cały napęd jest realizowany na listwie zębatej, tutaj jest zaprojektowany przez nas system gdzie jest przeniesienie napędu z silnika przez pasek na koło zębatę. Bardzo podobne rozwiązanie możecie kojarzyć, jeżeli ktoś nas śledzi z ploterów CENCE, które oferujemy Salamandra. No i za napęd również odpowiada oczywiście silnik z enkoderem, tak więc tutaj wykluczamy sobie albo minimalizujemy, inaczej mówiąc, ryzyko gdzieś tam przekrzywienia tej bramy, ponieważ te silniki są połączone ze sterownikami, które mają za zadanie pilnować, aby dana odległość została pokonana, tak jak to zadamy sobie w naszym programie. Dlaczego ta szerokość wygląda tak jakby trochę nieproporcjonalnie, to muszę Wam opowiedzieć w skrócie, jak będzie wyglądał cały proces, który klient przeprowadza podczas produkcji tych lameli. Założenia są takie, że maszyna najpierw będzie mieli takie dwa gniazda. Jedno takie z MDF-u, drugie identyczne gniazdo będzie z drugiej strony. No i maszyna w pierwszej kolejności ma zszyć sobie lamele, Tutaj po powiedzmy, prawej stronie naszej konstrukcji, w tym momencie pracownik czeka, a z lewej strony kolejne jest gniazdo, gdzie klient, właściwie klienta, pracownik układa kolejne lamele do zszycia. W momencie kiedy maszyna kończy zszywać lamele z prawej strony, przesuwa się nad nowe gniazdo. Tu następuje zszywanie tych, tych nowych lameli, a z prawej strony. Pracownik wyładowuje sobie zszyte już lamele, zakłada kolejne. No i maszyna po zakończeniu procesu z lewej strony z powrotem wraca na prawą stronę i ponownie jest szywa. Ja myślę, że dzisiaj nie będę w stanie wam pokazać takiego całego procesu, no bo nie mamy tyle lameli i nie mam szczerze mówiąc też tyle czasu, żeby to wszystko nagrać, aczkolwiek na pewno wam zaprezentuję jak ta maszyna sobie pracuje. Przejdę teraz z wami do skrzynek bo myślę takich elementów jak wyłączniki bezpieczeństwa oczywiście, w które jest wyposażona maszyna zarówno z jednej jak i z drugiej strony, no omawiać z wami nie muszę. Tutaj mamy jedną skrzynkę, gdzie znajduje się ten zawór, o którym wam wspominałem do sterowania wystrzałem z pistoletów. Mamy również dwa zawory. Jeden, gdzie sterujemy sobie ciśnieniem dla naszego pistoletu, drugi dla siłowników. No i z lewej strony, aha, tutaj jeszcze mamy odcięcie dopływu powietrza z naszego kompresora. Jak włączamy sobie maszynę, to wciskamy, żeby nigdzie nam to powietrze, nie daj Bóg, nie uciekało. Oczywiście mamy tutaj przyłącze dla naszego na przykład kompresora. No i z drugiej strony, jak widzicie, znajduje się elektronika. Mamy tutaj zasilacz 502, 36V. Mamy tutaj kolejny zasilacz 30 watowy, 12V, mamy drivery do naszych silników krokowych z enkoderem, no i nasz sterownik, za chwilę Wam pokażę program do sterowania tą maszyną. Oczywiście wentylatory i wyłącznik główny, aby całą jednostkę włączyć i wyłączyć. Przygotowałem sobie laptopa, żebym mógł Wam pokazać na czym polega sterowanie tym urządzeniem, jak wygląda program do sterowania tą maszyną. No i sobie za chwilę ją wspólnie uruchomimy. Tak więc jeżeli chodzi o sterowanie, my dostarczamy razem z urządzeniem oprogramowanie Open Build Control, które stosujemy zarówno przy ploterach CNC, jak i wielu innych naszych konstrukcjach, które tworzymy dla naszych klientów w firmie VSLot. I jest to oprogramowanie, które normalnie umożliwia sterowanie trzema osiami, a tak naprawdę po małej zmianie, nawet czterema, czterema osiami, właśnie tego typu, w tego typu maszynach. Tutaj, jak już wspomniałem, wystarczy, że będziemy sobie korzystać tylko z jednej osi, z osi Y. No ale zanim sobie do tego przejdziemy, to powiem Wam, że wystarczy Wam laptop, przewód USB. Ten przewód jest. Już podłączony do mojego laptopa, no i on tam wychodzi z naszej skrzynki sterowniczej. Jeżeli ktoś z Was by chciał mieć od razu komputer, ekran wbudowany, no to jesteśmy w stanie to zrobić. Wtedy kolejna skrzynka jest tutaj dobudowana, w której znajduje się komputer z oprogramowaniem, no i ekran ewentualnie dotykowy. Wiadomo, że to są wyższe koszta, no ale jeżeli ktoś by chciał, nie, nie chciałby korzystać ze swojego sprzętu, chciałby mieć jakiś wbudowany już sprzęt, to jak najbardziej jest taka możliwość, żebyśmy to do, dorzucili do tego zestawu. Tutaj klient sobie zażyczył coś na wzór wędki. Uzgodniliśmy ostatecznie, że będzie to taka niewielka klawiatura, która będzie wywoływała. Poszczególne komendy. Ja na chwilę sobie ją ustawiłem, ponieważ cała ta maszyna jeszcze kilka kalibracji przejdzie. Między innymi za chwilę zobaczycie opuszczanie i podnoszenie, żeby to troszkę bardziej płynnie działało, aczkolwiek powiem Wam teraz o tym. O, tym, o tej klawiaturze. Jeszcze nadmienię, w międzyczasie, że oczywiście zasilanie jest zwykłe, z gniazdka 230, więc tutaj się nie musicie jakoś szczególnie tym tematem martwić. Po podłączeniu łączymy się, po podłączeniu przewodu USB do naszego sprzętu, łączymy się ze sterownikiem, no i jak widzicie, mamy tutaj naszą klawiaturę. Ja postaram się tak kamerę ustawić, żebyście widzieli dwa w jednym, nie wiem, czy to będzie możliwe. OK. W momencie, kiedy kręcę sobie kręcę sobie gałką, widzicie ta maszyna. Się w tym momencie przesuwa, to możemy dostosować również do Waszych potrzeb, jeżeli będziecie chcieli, żeby coś innego się działo, kiedy kręcicie taką gałką. Jeżeli byście się decydowali na takie sterowanie, no to, to też możemy zaprogramować tak, jak będziecie chcieli. Dodatkowo tej kierun, o ile ma się przesuwać, teraz ustawiłem o 1 mm, w panelu się tak samo ustawiło o 1 mm i jak, jak kręcę, to maszyna nam się przesuwa o 1 mm. Mogę ustawić jedną dziesiątą mm albo w górę ustawiłem sobie 100 mm. No i zobaczcie, teraz kiedy poruszę raz gałką, maszyna się przesunęła o 100 mm, wiadomo, że jakbym kręcił bardziej lub mniej, no to przesunie się ona o większy dystans. Dobra, o tak będzie chyba lepiej. Dodatkowo ja sobie tutaj ustawiłem te dwa przyciski do tego, aby opuszczać i podnosić tą belkę, więc sobie ją opuścimy. Jak widzicie, belka zjechała, kolejny przycisk, belka jest podnoszona. Więc możemy sobie tym sterować. Oczywiście jeszcze podłączyłem kompresor, ale tego Wam nie pokazywałem. No i kolejne dwa przyciski tutaj służą do tego, aby wyzwolić wystrzelenie strzywaczy z pistoletu. Więc sobie opuszczamy wystrzelenie, chowanie i podniesienie. No i pokażę Wam jeszcze, podniesiemy sobie jeszcze raz. Pokażę Wam zaraz, tutaj strzyjemy. Przesuńmy sobie naszą bramę. Nie mam, jak wam pokazywać, tego jak przesuwam, ale mam nadzieję, że tego nie muszę już wam pokazywać. Przesunąłem sobie, zobaczcie, nad jakimiś na razie testowymi lamelami. Opuszczam sobie na razie ręcznie. Naturalnie za chwilę wam pokażę, jak to działa w pełnym automacie, no ale na razie wam pokażę ręcznie. Teraz wystrzelenie pistoletu, chowanie, podniesienie, podniesienie i jak widzicie, mamy zszywkę przy każdym pistolecie. Nasz lamel został zszyty. Razem z filcem. Za chwilę, razem z Barkiem, przygotuję dla Was program i zobaczycie sobie, jak to działa w pełnym automacie. Jesteśmy w trakcie szykowania. Zwrócę Wam uwagę na to, że tutaj, tak jak wspominałem, no klient dostarczył nam taką matrycę, która, jak widzicie, nie jest idealna pod te lamele konkretnie. Tak jak wspominałem, klient będzie sobie szykował taką matrycę, żeby mu to wszystko idealnie pasowało, więc my Wam zademonstrujemy to w takiej wersji bardzo roboczej. I tak jak wspominałem, no w momencie kiedy maszyna by zszywała z tej, z tej strony lamele, no to z tej strony pracownik ma miejsce na to, żeby sobie swobodnie ładować i zdejmować lamele, które zostały już, już szyte. Za chwilę sobie rozłożymy filc, no i uruchomimy pierwsze zszywanie w takim pełnym automacie. Tak jak nam tłumaczył to klient, filc jest nakładany na te lamele. Te lamele jeszcze są bez okleiny, tylko to jest surowe MDF. Wyrównany ma być, Bartek mi... Mówi do tej linii więc wyrównajmy te lamele też sobie wyrównamy. My tutaj przyłapiemy sobie ściskami całą tą matrycę tak żeby ona była równo tak jak wam powiedziałem docelowa matryca jak będzie to zapewne będzie mógł sobie klient tutaj przymocować jeszcze za pomocą śrub do do podstawy jeśli będzie taka potrzeba aczkolwiek tak wygląda przygotowany tak naprawdę segment pod zszywanie i jak wspominałem mamy tutaj trzy lamele. My, dlatego że już mamy ograniczoną liczbę tych MDF no to wsadziliśmy tutaj w trzy korytka lamele jest gotowy program Ogólnie wam powiem, że program do generowania tak naprawdę ruchu tak samo jest w zestawie, bo tam się wprowadza parametry. Nie będę tego w tym filmie pokazywał, ale wprowadza się parametry, jakie macie odstępy, jaki ma być czas pauzy. No i program sam generuje odpowiedni kod pod wasze lamele, więc tutaj tym się tak samo nie przejmujcie. A ja wam pokażę teraz z Bartkiem, zademonstrujemy, jak działa taki e, automatyczny program, który zszyje nam teraz te trzy lamele. Może Bartek puścić. OK, jak widzicie, mamy zszyty nasz filc razem, e, razem z lamelami. Tak wyglądał taki proces przyspieszony zszywania trzech lameli. Ja za chwilę wam z barkiem tak samo zademonstruję, jak to działa, kiedy weźmiemy sobie powiedzmy, taki cały rząd, żebyście mieli taki pogląd ile czasu mniej więcej zajmie szycie całej, takiej całej matrycy, czyli kiedy byśmy mieli tych lameli o wiele, wiele więcej? Będziecie mogli na tej podstawie, myślę, sobie już odszacować, jaka jest wydajność tej maszyny, A ja wam powiem to tak samo na samym końcu tego materiału wideo. Wydjęliśmy całą matrycę, żeby wam to zademonstrować, więc przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak właśnie wygląda cała podstawa, cała konstrukcja, tak naprawdę bez tej matrycy. Bartek nam ją przesunie tutaj gdzieś na początek, żebyście dobrze widzieli. No i wykonamy jakby 12 szyć, żebyście mogli zobaczyć, jaki czas mniej więcej to zajmuje. Ja postaram się ustawić dla Was kamerę. Puszczamy program, a Wy oglądajcie. Jak widzieliście, cały proces szycia 12 teoretycznie lameli, bo ich nie mieliśmy, więc dlatego mówię teoretycznie, zajęło około 50 sekund. Więc tutaj myślę, że to jest wynik Optymalny, zwrócę również uwagę na to, że w momencie, kiedy nie mamy tej podstawy, na której mogą się oprzeć te pistolety, no to rzeczywiście mogliście dostrzec, dostrzec takie drgania przy opuszczeniu. Aczkolwiek, kiedy mamy tutaj właśnie matrycę, plus filt i tak dalej, jest to też dodatkowo amortyzowane. Tak więc myślę, że od tej strony mechanicznej wszystko, co mi się udało pokazać, już wam pokazałem. Tak jak mówię, tutaj maszynę jeszcze będziemy sobie na samym końcu kalibrowali. Ja nagrywam dzisiaj ten materiał wideo, dlatego że kiedy skończymy, ta maszyna jak najszybciej będzie musiała wyjechać do klienta, więc nie będę miał okazji zapewne wam nagrać takiej całej, w pełni działającej maszyny, aczkolwiek ideę i jak ona pracuje, już mogliście zobaczyć. I tutaj poruszę temat, który zapewne interesuje wiele osób, to znaczy cena takiej konstrukcji przede wszystkim to jest bardzo mocno uwarunkowane tym jaki ma być wymiar tej konstrukcji, jak ona ma być długa i szeroka, tak jak wspominałem tutaj pistolety dostarczył nam klient, my również możemy dostarczać te pistolety, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, ale jeżeli kogoś by to interesowało, to cena za taki pistolet wynosi około 2,5 tysiąca złotych za sztukę, więc przy 10 pistoletach macie 25 tysięcy, tutaj jest ich będzie około 16, więc tutaj same pistolety to jest 40 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o Całą konstrukcję, mechanikę, czyli teraz załóżmy sobie bez pistoletów, no to cena za taką konstrukcję będzie wynosiła około 50 tysięcy złotych netto, tak plus minus w przybliżeniu. I mówię, to jest bardzo mocno uwarunkowane tym, y, jaki macie wymiar. No i choćby tym, ile na przykład tych zetek tutaj musimy postawić dla Was, no bo im więcej zetek, tam, tym większy lub też mniejszy jest y, koszt. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie w komentarzu jakieś sugestie i uwagi, tak samo piszcie w komentarzu. Jeżeli mi się uda jeszcze ograć dla Was jakiś materiał z tą maszyną, to na pewno dam Wam znać. Będę wdzięczny za subskrypcję i łapkę w górę, bo już wkrótce będziemy budowali kolejną bardzo ciekawą maszynę, którą też będę Wam chciał zaprezentować. A że kiedyś zrobiłem podobny prototyp urządzenia, jak tego, które teraz będziemy budowali, wiem, że było spore zainteresowanie. Tak więc myślę, że to, co się wkrótce u nas pojawi, będzie również interesowało wielki, wiele osób. Dzięki Wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia już wkrótce.